Spiekota doskwiera nie tylko ludziom. Na negatywne skutki upałów narażone są także zwierzęta. Sprawdziliśmy, jak pomóc im przetrwać ten trudny czas. Wysokie temperatury bardzo źle działają na zwierzęta, zwłaszcza te, które cały czas przebywają na zewnątrz. Upał może spowodować nie tylko przegrzanie, ale nawet śmierć. Jak z upałem radzą sobie właściciele zwierząt? Jak się wychodzi na spacer, to gdzieś w cieniu pod drzewami, żeby stać, nie? Bo im jest, nam jest gorąco, a im, jak one mają takie futerka, no to całkowicie, nie? Mam cztery koty, wypuszczam je na dwór po prostu i sobie idą w las i koniec. Żeby picie miały, nie? Aby uchronić pupila przed udarem, można nakryć go schłodzonym ręcznikiem. W upały nie zabierajmy zwierząt na długie spacery. Unikajmy także wybetonowanych miejsc. W domu zapewnijmy im duże ilości świeżej wody. Jeśli pies mieszka w budzie, przenieśmy ją w zacienione miejsce. Chciałam przypomnieć, że w takiej budzie stojącej w słońcu to z 50 stopni potrafi być, więc zawsze proponuję wtedy właścicielowi, żebyś sam na chwilę do takiej budy wszedł i zobaczył, jak tam jest. Upały szczególnie dokuczają także zwierzętom w schroniskach. Pracownicy przytuliska w Jędrzejewie próbują zapewnić psom i kotom w trudnym czasie choć trochę cienia. Zamontowaliśmy siatki zacieniające, które dają schronienie przed słońcem. Mamy zraszacze. W godzinach, gdzie jest największy upał, zlewamy posadzki zimną wodą. Pieski kąpią się też w basenikach. W sklepach zoologicznych można kupić także specjalne maty chłodzące czy składane miski, które można zabrać na spacer. Dbajmy więc o naszych podopiecznych, bo oni czują tak samo jak my. O tym, jak dobrze opiekować się zwierzętami, gdy z nieba leje się żar, porozmawiamy także za chwilę w otwartej antenie. Naszym gościem będzie lekarz weterynarii Katarzyna Jaworska. W części informacyjnej to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za chwilę.